Ale tutaj, proszę Państwa, jakie są same nieżyczliwe dziady w tej Warszawie. No, jechałam teraz 525 z Tesco, Gocław, to tam, gdzie jest Zamieniecka. No i ten kurczaczek, Pawełek jadą. Ja tu wysiadam przy Saski i krzyczę, kurczaczku, wysiadamy. No a ten dziad, 525, to już ta historia tu znana była, co kobiecie uciekł z przystanku. No takie dziadostwo tu w tej Warszawie mieszka, że to nijak się nie przykłada ani do Anglo-Ameryki Białystok, ani do prawosławnych ludzi, ani do mormonów, ani do ewangelików, ani do świadków Jehowy. Nic, nic, same dziady w tej Warszawie. Nieżyczliwe, nieuprzejmie, zgrzytają na odległość, chociaż nie ma potrzeby, nie ma powodu, jakieś minki, takie rzeczy, że jakby sobie specjalnie przeszkadzają, podcinając też i sobie gałąź, na której siedzą. Czy to do tego doszło, żeby oprócz internetu, który, jak to mówią Żydzi amerykańscy, jako diabeł wymyślił, proszę Państwa, potem tych Arabów wymyślił, a potem i to, żeby sami sobie podcinali gałąź, na której siedzą i ludziom, bo jest coś takiego, nie wiem, czy to Państwo zauważyliście. Ja ledwie tu z tego 525, aż mi to wdrapał rękę, wyskoczyłam, bo dziad się spieszy. Wolna droga, luźno jest, nie ma tłoku, nie ma korków, przynajmniej w tym momencie, bo to jest po 8 godzinie, po 20. A on już te drzwi od razu zamyka. Ja mówię, kurczaczku, wysiadamy, bo mówił Saska, ale on tu się przy międzynarodowej nie zatrzymał. I Państwo zobaczą, 507 nieżyczliwy dziad. Tutaj 525 rozłożone na 2, 3, 4 lata. Komentowałyśmy tutaj w kilku naszych tych audycjach, że kobieta przy Saskiej biegła do 525, bo chciała gdzieś może pojechać z centralnego, a może do Anglo-Ameryki Białystok. Na pociąg się spóźniła na pewno, no bo jak ona się spieszyła, biegła, to wiadomo, że czasu nie było za dużo. No i tutaj, proszę Państwa, nawet wyjść nie można normalnie, standardowo z 525 autobusu. No krzyczałam, kurczaczek nie wysiadł, bo albo nie słyszał, albo gdzieś wcześniej wysiadł, albo pojechali przez Wisłę, zaraz wrócą. Bo mówię, zapraszam na nogę, na kurczaka. Ale jak on nie wysiadł przez Wisłę, to wiecie Państwo, to nie jest 5 metrów. Przez Wisłę i z powrotem. I tak, taka hołota w tej Warszawie mieszka. No dlaczego nie ma świadków Jehowy? Nie ma, ani jednego świadka Jehowy tu w Warszawie nie ma. A czemu taka prawosławna, żeby przyjechała, gdyby przyjechała z Anglo-Ameryki Białystok, z Białegostoku tutaj do Warszawy? Dlaczego by się źle czuła? Dlatego, że tu w Warszawie wszystko jest napuszone, kościoły wysokie, cerkwi kopulastej nie ma, bo to widzicie Państwo, jak cerkiew, jest kopuła, jest obraz Jahwe pokazany w sensie takiej wyobraźni oczywiście, w cerkwi. Cerkwie są niskie, cerkwie są kopulaste, a tyle tam dobroci. Tak smacznie gotują, proszę Państwa, w tej Anglo-Ameryce Białystok. Jadwiga Koszele, której dawno tu nie ma, śledzie umiała robić, no, na zimno, wszystkie te, bo socha gotowała na gorąco. A tutaj ta von Lipski jest wiecznie głodna. Dlaczego ona poszła, proszę Państwa, do tej Kryśki takiej? No bo ona jej kanapkę zrobi, bułkę, jakieś ciasto postawi, czy co? Bo ona tu już widzi, że po tej awanturze ja jej wywaliłam te wszystkie takie ciuchy, które ona wpycha za łóżko. Czy ona jest psychiczna? No to jest siedlisko robaków, siedlisko nie wiem, za łóżko. I jeszcze wpycha tak, żeby było na ciasno. No i to jest pielęgniarka warszawska? Głupia baba, tłusta. A jeszcze mądry ten kurczaczek mówi, ty słuchaj, co za cycy, co za świnia obrzydliwie tłusta. Ja mówię, świnia taka jest. Także takich nie ma w Anglo-Ameryce Białystok osób, a tutaj muszę już któryś raz się ścierać słownie, walki toczyć jakieś, jak tłumaczyć, że babo nie wciskaj tu w ścianę, pomiędzy łóżko i ścianę, nie wciskaj takich rzeczy, bo to jest niezdrowe. No, także było odkażanie, bo jeszcze zaprosiłam, proszę Państwa, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, wybieraj, co było. A tutaj babsztyl jeszcze, proszę Państwa, nam dokucza, ta von Lipski. Codziennie to samo. Błogosławionaś ty między niewiastami,
Tu się modlą pod figurą, a tu diabła mają za skórą. Angel Ameryki Białystok w Warszawie tutaj się nie podrobi. Warszawa nie gotuje smacznie. Warszawa nie jest smaczna. I z wyglądu, i ze smaku. Błogosławiony stąd z nieba stanu i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogródce. Drogi Jezu, pragniemy przylgnąć do Twojego serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A jeszcze ta gruba baba, to jak ten kurczaczek tu przychodzi, mówi, że ma 1/3 czekolady, czy ma pół czekolady. Nie daj Boże, to już by było. Ona też chce, wiesz? Mówię, to Ci babsztylu. Jeszcze ten smak się nie zmienił? To jeszcze dziecko, 21 lat, chłopiec, no to już stary chłop. Ale Tobie, że czekolady się chce żryć? I poszła do tej kryśki, bo już wyszła godzinę temu. Bo zobaczyła, że tu nie ma co jeść. To jest radio, to jest audycja. Poszła do tej Kryśki, żeby tam wyżebrać, bo ona zawsze tak, że jej się należy. Ona tak wyżebruje, tak jak ta Rysia Czubakę. Państwo zobaczą, co to takiego niesmacznego jest w tej Warszawie, że takie te gady, wiesz, jak na ciebie napadną, to wyżrą ci wszystko z domu, wyciągną i jeszcze by ciebie pożarły, wiesz? Takie gady są. No, coś okropnego. Kurczaczek się tylko pochwali, bo on taki lekkoduch, że ma czekoladę, to ta już by mu zażarła wszystko. Stara baba, stara baba. Obrzydliwe. Jeszcze bym chciała, wiesz, temat zmienia, jak u mnie tam u tego stomatologa było. Ja mówię już, ja na inny temat nie rozmawiam, bo już jak na jeden, to na jeden. Widzisz? No. Podjęła się Mieczysławy z Hendrykówki. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Drugi Jezu, któż zliczy razy bicza, jakie otrzymałeś? O
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Zosia z Zakrzewa z parafii Słucz. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Drogi Jezu, Synu Boży i Synu Człowieczy, najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich. Był najpiękniejszy, po to, żeście go zabili. Jeden efekt. Interesowne, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Towns jest jednym z niewielu. Takie, wiecie Państwo, to co ja mówię, poufalanie się. I po co żeście go zabili, czy jako najpiękniejszy? Dla ludzi, którzy burzą rozdźwięk, czy burzą... Po co żeście tego Jezusa zamordowali, 4000 lat czekali? Bardzo znany. Najpiękniejszy. Bardzo ciekawa postać, którą warto przybliżyć sobie. A skoro już jesteśmy w tych tematach, to 98 lat temu, też 27 lipca... Przecież Jezus, to nie on chodziło, że on miał być piękny wizualnie. To tylko dzisiejszy świat zdemoralizowany tak myśli. 98 lat temu była olimpiada. Dokładnie w Amsterdamie, tamże właśnie 31 lipca, w niedzielę będziemy obchodzić rocznicę, Halina Konopacka zdobyła w ogóle pierwszy złoty medal. Tak się zdradzają łatwo, że wiesz, nie są sługami Jahwe, nie są świadkami Jehowy, a robią wszystko, żeby się poprzeć, żeby udać świadków Jehowy, dokonując bardzo wielu kolejnych oszustw. Po co to? Miał miejsce pewien słynny debiut kinowy.
Józefa grała orkiestra symfoniczna kompanii Warner Bros. Pictures, a ten temat to czołówka z tak zwanej Looney Tunes, czyli z serii filmów pokazujących rozmaite małe stworzonka, rozmaitych bohaterów, takich jak Yosemite Sam, jak rozmaici inni bohaterowie kreskówek właśnie, a 76 lat temu dokładnie swój debiut kinowy zaliczył chyba najbardziej znany z nich w filmie pod tytułem Wild Hare, czyli dziki zając, to no, dziwo, rozpoczął swoją karierę kinową niejaki królik Bugs. I to jest właśnie historia, tak właśnie historia się zaczyna. 72 lata temu natomiast, jesteśmy w czasach II wojny światowej, miała miejsce słynna operacja Most 3. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku samolot wylądował na terenie okupowanej Polski, przywiózł w jednej stronę kurierów rządu RP na uchodźstwie do Polski, ale w drodze powrotnej zabrał coś naprawdę bardzo, bardzo ważnego. Mianowicie w ramach akcji eksperymentalnych nad Bugiem, nad swoim poligonie rakietowym, Niemcy testowali pociski balistyczne V2. Tak się akurat składa, że Polacy taki jeden zapomniany, czy też uszkodzony pocisk sobie, no, w jakiś tam sposób pożyczyli, możemy tak powiedzieć, od Niemców. I tenże pocisk rozebrali na części profesorowi z rozmaitych instytutów Politechniki Warszawskiej. Wykonali badania tego pocisku, rozpracowali jego konstrukcję, działanie. W związku z tym część ekspertów oraz kurierzy z Polski wraz z tymże właśnie pociskiem V2 zostali wsadzeni na ten samolot i polecieli z powrotem, drogą powrotną, na tereny już poza okupacją niemiecką. Zresztą to była bardzo skomplikowana akcja przerzutu powietrznego, zwłaszcza że przy ponownym załadunku okazało się, że samolot zakopał się trochę w bagnistym terenie. Trzeba było go rozładować, podkopać koła, podłożyć deski, załadować z powrotem, ale samolot w końcu wystartował. Zresztą pierwszy pilot, George Curley Ford, Nowozelandczyk, dostał za tę akcję Order Virtuti Militari. No, nie ma co myśleć, co by się stało, gdyby na przykład Brytyjczycy nie dowiedzieli się, jak skonstruowana była rakieta V2 na przykład. Skoro już przy tematach lotniczych jesteśmy, to 31 lipca 1944 roku, też 72 lata temu dokładnie, prawdopodobnie, dokładnie nie wiadomo, zestrzelono samolot pilotowany przez Antoine de Saint-Exupéry'ego, autora Małego Księcia. 58 lat temu za to, w 1958 roku, rząd amerykański... Te bajki, pisał... najwyższy czas, żeby Dziady Katolickie Warszawa już wyszły z tych bzdur, z tych bajek. Dlaczego Sawa u nas pięknie tutaj na Pradze Północ mówi, że w Harry'ego Pottera nie wierzymy, książek nie czytamy Harry'ego Pottera w ogóle. My mamy cerkiew, mamy Boga i przynajmniej honorowo powiedział, a to dziadostwo... Wszystko im się podoba, wszystko, wiesz, tu. Nawet na te swoje msze nie raczą chodzić, bo coraz rzadziej, no bo po co, jak tutaj zamiast pod kościołem zupę dadzą, no to jeszcze i Unia Europejska rozdaje mleko. UHT, po czym jest sraczka. Serdecznie zapraszam. Trudność jest z tym. No tak, ale pytanie jest. To nie jest niemożliwe. Pytanie jest, to są te różnice, konstatujemy te różnice. I teraz, czy przy tych różnicach jesteśmy w stanie określić coś wspólnego ponad te różnice? Jakieś wspólne i coś, tak, i coś, co niekoniecznie oznacza bombę atomową zrzucone na Polskę. Znaczy, że terroryści przyjadą, albo Rosjanie nas zaatakują. Ja myślę, że coś, co od nas zależy. Rodzina, na pewno. Te dwie wartości. Nie. Ja mówię o czymś innym. Ja mówię o narodzie i mówię o państwie. Mhm. Czy jest coś, co mimo tych podziałów wartości potrafi nas jakoś jednak wspólnotą połączyć. Otóż mi się wydaje, że
tym czynnikiem, który powinien Polaków łączyć, jest państwo. Jest państwo. I teraz pytanie, czy polscy politycy z rozmaitych stron polskiej polityki prowadzą, zastanawiają się nad tym, jaki charakter, jakie zadania państwo powinno wziąć na siebie, ażeby było czynnikiem łączącym, a nie rozwalającym. Dobra, to na kapitu zacznę, bo to jest obszerny temat, który pan poruszył, ale przedtem pan wspominał o polityce i o konkretnych narzędziach, jakimi dysponujemy wobec tych dwóch strachów, to znaczy terroryzm i Rosja. Wydaje mi się, że przynajmniej jeżeli chodzi o terroryzm, to jest otwarte bardzo pytanie. Co Polska może zrobić w tej obecnej sytuacji i co Europa może zrobić? Przecież są już miliony muzułmanów i imigrantów i uchodźców w Europie, których przecież już nie znikną, nie wyparują. Nie jest możliwa wojna światowa między białymi a imigrantami. Też pytanie, czy rzeczywiście muzułmanie, którzy są w Europie, są tak istotnym czynnikiem destrukcji prawa w państwach europejskich. To jest pytanie o zmienne rzeczywiste, a nie propagandowe. Przy tym całym zaniepokojeniu, słusznym, bo trzeba się niepokoić, na przykład w ogóle prawie się nie mówi o Breiviku. No, z pewnością nie jest to... No troszkę się mówi. Z pewnością nie jest to muzułmanin. W żaden sposób. Ani nie maluje kwiatków, ani nie jest homoseksualistą. Najprawdopodobniej. Ale to jest kategoria, która podlega pani profesor. Właśnie... Czy ja mogę zacząć troszkę bardziej ogólnie czy abstrakcyjnie, ale przejdę do pana, bo zacznę od czegoś takiego, że się coraz poważniej mówi o takich czterech podstawowych kodach moralnych, które też się wiążą z polityką. Te kody to jest troska, sprawiedliwość, autorytet i czystość. I teraz badania pokazują u nas też, że te pierwsze dwa są wspólne dla właśnie wszystkich orientacji politycznych. To znaczy troska i sprawiedliwość. Troska i sprawiedliwość, czyli troska o grupę, o ludzi, a te autorytet i czystość, czyli te dwa pozostałe, raczej są, powiedzmy, związane z prawicowymi orientacjami politycznymi. Ale wspólne są te dwie rzeczy. I w związku z tym, no, to jest może takie bardzo, no, jakby to powiedzieć, zbyt optymistyczne czy naiwne, ale jednak badania na mniejszą skalę prowadzone i doświadczenia z grupami w ostrym konflikcie powodują, że jednak próba docierania do grup skonfliktowanych w odniesieniu do tych dwóch, nie wiem, jakby takich kodów moralnych, czyli właśnie troska, a nie wyśmiewanie, a nie obwinianie, no właśnie nie wojna, a troska. Zresztą od lat się mówi, że przecież terroryści to nie są wariaci, chociaż zdarzają się akty terroru wśród osób zaburzonych psychicznie, ale to są takie osoby, które są w sytuacji życiowej takiej, że są wykorzystywane przez siły, które chcą, teraz się mówi o takiej odwróconej strategii terroryzmu, że to nie tylko chodzi o to, żeby siać strach wśród ludzi niezwiązanych z terroryzmem, tylko żeby też żeby skłonić ludzi, którzy są obwiniani o terroryzm i przez to, że ofiary terroryzmu, ich rodziny, ich społeczności się wobec nich właśnie wrogo zachowują, to też w tych mniejszościach związanych z islamem zaczyna się robić niepokój i chęć odwetu. Ale jaki z tego jest wniosek praktyczny? Jeżeli się podżyna gardło 86-letniemu księdzu i bierze zakonnicę. Być może już jest taki okres, że czasu, bo, że z tymi, którzy terror organizują, trzeba
zacząć. Rozmawiam, przepraszam, zaraz mnie tutaj wyrzucicie. Ale z kim tu rozmawiasz? Nie wiem, no ale... Tylko to jest pytanie o to, przepraszam bardzo. Przed chwilą pani profesor mówiła, że ten terror, jak rozumiem, jest wynikiem warunków jakichś społecznych, więc nie wiem, z kim tu rozmawiać. Nie, to co mówiłem poważnie, to co mówi pani profesor, muszę powiedzieć, że brzmi jak wezwanie do kapitulacji. Jest wezwaniem do kapitulacji dla całej Europy. Ja to widzę zupełnie inaczej. Ja to widzę bardziej optymistycznie, tak naprawdę. A ten optymizm polega na tym, że państwa zachodnioeuropejskie, wbrew temu, co wiele osób w Polsce lubi myśleć, to są państwa silne. To są państwa potężne, dysponujące naprawdę silnym aparatem, który to aparat potrafi wiele, jak mu się pozwoli. I jeżeli chodzi o mniejszości muzułmańskie w Europie Zachodniej, no tak, no pierwszy krok to jest taki, żeby one się nie zwiększały jeszcze. To znaczy, to jest ucięcie dopływu, świeżego dopływu imigrantów muzułmańskich, imigrantów z krajów, a właściwie chodzi tutaj o imigrantów z krajów Bliskiego Wschodu, bo powiedzmy sobie szczerze, że tam no Indonezja, największym państwem islamskim na świecie jest Indonezja, ale ono zupełnie nie tego rodzaju problemów nam nie stwarza. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest doprowadzenie do sytuacji takiej, żeby te społeczności, powiem rzecz niepopularną, ale bały się. Na strachu oczywiście, że można zbudować coś, nie wiem czy dobrego, ale stabilnego w miarę. To znaczy chodzi o to, że po to, aby... Bo oczywiście nie zatrzyma, to z reguły jest taka odpowiedź, nie zatrzyma się szaleńca, nie zatrzyma się samobójcy, który się wysadza i tak dalej. Oczywiście jego się nie zatrzyma. Ale po to, żeby tacy ludzie, najpierw żeby taki człowiek stał się tym człowiekiem tego rodzaju, to on musi przejść przez pewien okres kształcenia i indoktrynacji. I państwo może to przeciąć. Proponuję, szanowny pani profesor, redaktorowi, zastanowienie się nad tym. Mogę skończyć. A po drugie, żeby taki człowiek... Także niesmaczne gadki, niesmaczna Warszawa, niesmacznie gotują i prawosławnych ludzi nie ma, jak to umieją tak smacznie obiad ugotować. Tu jest wszystko niesmaczne. Jest dużo chemii, dużo oszukane, biją się, kłócą się. No ale pracować muszą, także do Warszawy, do pracy tu ciągną, na handel, żeby sprzedawać majtki. Gdzie mydło i powidło? Pomiędzy Bogiem i Odrą Warszawa, Gdańskim i Krakowem. Teraz w Krakowie coś się dzieje. Tej dzielnicy brukselskiej, zapomniałem w tym momencie jej nazwy. Sąsiedzi, ludzie tylko wiedzieli, kto to są, nikt ich nie wydał. No to niestety trzeba uczynić rzeczywistość taką, żeby ci sąsiedzi, żeby oni bali się ukrywać takich ludzi. Pan Andrzej Celiński. Tak, no więc ja myślę, że nie ma takich badań religijności, intensywności przeżycia religijnego terrorystów europejskich XXI wieku. My nie wiemy w rzeczywistości, czy istotniejszym czynnikiem jest czynnik wykluczenia społecznego, czy jakikolwiek inny czynnik. Może być tak, że akurat terroryści głównie pochodzą z grup, w których wykluczenie społeczne jest... W Warszawie jest Pałac Kultury Stalina, ateistyczny, ludzie nie wierzą. Myśmy go zabili, bo tutaj mówi, jaki piękny ten Jezus, jaki ładny. To po co żeście go zabili? Myśmy go zabili. Prorok Izajasz mówi, 53 rozdział Księgi Izajasz. Myśmy go zabili. No to na dobrą sprawę, czy to Arabowie, czy katolicy. No to jaka to jest różnica? Myśmy go zabili. Myśmy go zabili. Państwo zobaczą, jak tu latają 11 listopada. No mam nadzieję, że to już w innym czasie, inny termin, inne opcje będą z kamieniami na policję polską. Kto to tak latał? W dalszym ciągu jest agresja, dlatego że tu nie jest Białystok, tu jest Warszawa. Tu są mohery, tu są na 80% niewierzące typy, bo to nawet do ludzi niepodobne. Żółte pazury, szpony, no tutaj u Janka to już były szpony, no ja mówię Janek,
Jak ty chcesz do klubu na urodziny swoje, no to musisz też szpony popcinać. Ekonomicznej, z kategorią uchodźstwa. Uchodźca uchodzi, ucieka od czegoś. Nie ma tutaj żadnych racjonalnych podstaw przyjąć, że ci syryjscy, na przykład uchodźcy, są szczególnie opętani ortodoksyjnym islamem i przyjeżdżają do Europy, żeby żnąć katolików czy chrześcijan. To jest po prostu, tak najdelikatniej mówiąc, teza, która leży na bardzo ruchomych piaskach. Jak jestem ministrem spraw wewnętrznych, to oczywiście przede wszystkim muszę mieć swoją agenturę w tych środowiskach. To jest podstawowa rzecz. To jest rola ministra spraw wewnętrznych. No dobrze, ale to jest zadanie na pokolenie, na lata. Wie pan, to jest zadanie na pokolenie, też to jest w ogóle ten problem. A tymczasem ci ludzie to jest problem. Podzynają gardła. Trochę pan Skwieciński zaczął o tym mówić na samym początku. To jest problem ten multikulti. Otóż, wydaje mi się, że rzeczywiście jest tak, że Europa w latach 60., jeżeli nie wcześniej, popełniła ten błąd, że w tej takiej zadufaniu w sobie, że my jesteśmy tak wspaniali, tak piękni, tak znakomite warunki życia tworzymy, że jak będą przyjeżdżać ludzie z rozmaitych kultur odmiennych od naszych, to oni zostaną wchłonięci przez naszą kulturę. Ale myśmy też ich, ta Europa ich potrzebowała do pracy. To jest nieprawda. Otóż Europa rzeczywiście, ja rozumiem, że teraz to jest bardzo mało czasu, ale Europa, przyjmując ludzi z zewnątrz o innych kulturach, musi mieć bardzo wyraźny przekaz do nich. Nasz dobrobyt, czy nasz dobrostan, szerzej niż tylko materialny dobrobyt, jest wypracowany też na tym, że Europa to jest przestrzeń specyficznych wartości. No na przykład takich, że jak dziewczyna chce wybrać sobie chłopaka, to jej brat nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. To jest niby drobna rzecz. Ale jeżeli przyjeżdżacie do naszej przestrzeni kulturowej, to nie możecie tej przestrzeni próbować zmieniać albo ją zgwałcić. Dopiero od wewnątrz, dopiero jak będziecie, że tak powiem, rzeczywiście z nami, to wtedy razem możemy zastanawiać się nad tym. Pięknie brzmi, ale ci ludzie przyjeżdżają z własną kulturą i ta dziewczyna przyjeżdża z własnym bratem, z ojcem i z dziadkiem. No, którzy pilnują, nie ma żadnego dziadka, żeby nie ma się nie zwiększała ich liczba drogą imigracji. Zrównoważona, wszędzie jest to samo. Państwo zobaczą. A co to za różnica? Jezus Chrystus, oni go tak mieli czcić, 4000 lat wyczekiwali. Och, jak my go przyjmiemy. Och, jak my go uczcimy, prawda? No i co się stało? Wydrwili, byśmy mało, że go zabili. Haniebnie to było. Obrzydliwie. A Mojżesz poszedł po te przykazania na górę. Ile? Go nie było do pewnie parę dni. A oni już mieli krowę ze złota. Jacy są wierni. Jacy są ufni względem Jahwe, tego Boga. Przecież oni go tak kochali. Tak samo i tutaj. To nie ma różnicy pomiędzy nacjami. A Polacy jakby się tam zachowali? Nie, szeroko pojętego zaplecza. W którym mogą poruszać tu zgoda, się. Tu zgoda, na przykład język nienawiści. Pani profesor Skarżyńska. No, dwie uwagi. Jedna taka, że jednak to, co robili terroryści, powiedzmy sobie, lewicowi w Niemczech, to był zupełnie inny terroryzm, bo był wymierzony w instytucje państwa. No i ile było? Tak. I w osoby ze sfery polityki. To jest innego rodzaju terror. Ale ja bym dodała do tego, bo sam strach dalej uważam, to nie jest dobra metoda. Trzeba do tego państwa tych ludzi jakoś przekonać. Oczywiście, nie sam strach, tylko jedna troszkę i leć. Ja mówię o stworzeniu podstawowym. Ten strach jest podstawowym warunkiem, to nie znaczy, że wystarczającym. Tak, na pewno nie jest wystarczającym, a czasami przeszkadza. I ostatnia sprawa, króciutka. No też właśnie nie możemy być tutaj sami. Właśnie koordynacja polityki uchodźczej w Europie powinna być o wiele bardziej akceptowalna przez nasze władze. Ja myślę, że tutaj też no, nie ma pewnej troski o wspólne dobro. Naprawdę nie ma. No. Znaczy, niestety podstawą tutaj jest właśnie to pomieszanie dwóch kategorii, uchodźców i emigrantów ekonomicznych. I to pomieszanie i brak ochrony granic europejskich w
Brak kontroli granic europejskiej, jak chodzi o emigrantów ekonomicznych, jest prawdziwym europejskim problemem. Ale patrzcie, co żeśmy sobie wyszukowali. Patrzcie na Turcję, co się dzieje w Turcji i jak no, za tę ochronę dostaliśmy potwora. No. No a nawiasem mówiąc, jak też też dwulicowa jest polityka. O, ja tak nie chcę myśleć, ale jest. Ale jest, no bardzo. Jest. Jednak Europa w zamian za to, że Turcja przytrzyma tych uchodźców w cudzysłowie, przymyka oczy na to, co się w Turcji dzieje. No i to jest ta różnica w polityce w stosunku do Putina, w stosunku do Hana. No, oczywiście. Pamiętam, jak Czeczenów przyjmowaliśmy. Czeczenów, którzy rozwalali tak naprawdę naszą kulturę. No nie, ale tych Czeczenów, ilu ich było, a w dodatku 99% po kilku latach z Polski przeniosło się nie na będą zachód, wpuszczać, w sensie, nie będą wpuszczać, nie będą Polacy jeździć. Jeżeli mówimy o kategoriach geopolitycznych, to z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski kordon pomiędzy Azją Środkową w postaci Rosji i kultury rosyjskiej, a Europą jest korzystny dla Europy. No, oczywiście. I ta taka bezrozumna radość z tego, co się działo w Czeczenii w Polsce, dla mnie była zdumiewająca. Że ona była oparta wyłącznie na tym, że jak Moskwa ma 92, jak ma kłopoty, to fantastycznie. Bardzo szeroki temat. Zwróćmy uwagę na to, że ówczesna Czeczenia też na początku była czymś innym niż później. Znaczy ona w naszym wyobrażeniu. Ona w ten islamizm wpadła jednak w dużym procencie już na skutek wojny. Prawda? Ale to jest odrębna dyskusja. Mi się wydaje, że moglibyśmy na ten temat bardzo ciekawie dyskutować przez godzinę, ale nie mamy tej godziny. Nie, Rosja to jest bardzo duży kraj, a nam zostały tylko 2 minuty. Więc chciałem się Państwa zapytać, czy jest do utrzymania ta sytuacja, że Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, Czechy, Węgry, Słowacja będą wolne od imigrantów i uchodźców. Myślę, że podczas kiedy w Europie Zachodniej żyją ich miliony. Ja myślę, że jest jak najbardziej do utrzymania, zważywszy po pierwsze na jednak zdecydowaną niechęć wszystkich rządów, wszystkich tych krajów, które pan wymienił, do przyjmowania tej imigracji, a również i na fakt, że no nie zapominajmy o tym, że oni sami nie zapominajmy o tym, że przecież ci imigranci wcale się tutaj nie chcą osiedlać. Oni chcą się osiedlać w Niemczech przede wszystkim i w krajach, generalnie rzecz biorąc, Starej Unii. Z przyczyn takich ekonomicznych, też tam dostaną przecież znacznie więcej, a jest to emigracja ekonomiczna, dlatego że tam są już wielkie wspólnoty ich wspólnoty. Także ksiądz pana, pan księdza, a tu prostym zewsząd nędza, kiedy chodząc, z nogi przewraca, a co tłuszczej kopy maca, wnet masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, nad niedźwieżkę kopie w rogu. Nie mnie to dasz, synku Bogu. Potem wierzy po kolędzie. W każdym kącie dzwonić będzie. Na ołtarzu pisze iluminare. A ty, chłopku, dare. I tak się biją. Jeden drugiego oskarża, drugi trzeci, trzeci czwartego. A Świadka Jehowy. Ani jednego tu nie ma, ani jednej osoby prawosławnej. Bo gdyby przyjechała osoba prawosławna tutaj do Warszawy, to taka osoba prawosławna bardzo źle by się czuła. Tutaj na Mazowszu nad Wisłą, właśnie pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskim i Krakowem. I takie dziaduby są w tych autobusach, słuchawki na uszach, że nawet ani się nic spytać, no bo to wiadomo, że to tutaj jakiś 151, co to było, no skręcił przy razwarze prawo. No oczywiście, że coś dziwna uliczka. I proszę Państwa, dawno tutaj już Świadków Jehowy nie ma, ani w Radwarze też zebrań nie ma, tylko moherowa Warszawa. Niemiła, niesympatyczna, a jak ktoś zaczepiać do żebrania, to oni ciebie będą zaczepiać. Nawet jak po pijaku, w tramwaju czy w autobusie tutaj stołecznego miasta Warszawy zaczepiają, no to jest to niesympatyczne. Jeszcze raz podkreślam, że niesmaczne. Reklama. Bo ani do języka, na język nie jest to smaczne, ani z wyglądu, ani pod względem zachowania. Nie jest to smaczne. Oddaję krew jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję. No moherowi oddają krew, przecież Świadkowie Jehowy nie oddadzą krwi. I tutaj, że jest centrum krwiodawstwa, to z tym wspólnego wiele nie mają Świadkowie Jehowy. Tu Świadkowie Jehowy
nie kręcą się, to Świadków Jehowy nie ma. Taka Bogusia kiedyś z ochoty to nawet przysnęła, to jej igły wbili, chcąc krew dostarczyć do organizmu, a ona jak się obudziła, to powyrywała te igły i opieprzyła, bo to jeszcze nie było takich praw, wiecie Państwo, że czy chcesz krew, czy nie, mogę powiedzieć nie. A ona, no mówiła, ale to wiesz, oni czekali, aż ona tu słaba przyśnie, bo to chora choreńka. Ja, Bogusia taka już umarła, ale była lojalna względem Jahwe, lojalna względem Jehowy i to się liczy. A pamiętacie Państwo, że Bóg po potopie po raz pierwszy do Noego powiedział, że wszystko, co się rusza i żyje, jedz po raz pierwszy mięso. Tutaj ile jest przeciwników, proszę Państwa, w postaci też dr Sumińskiej, jakie filozofie wymyślają, tak, żeby Ciebie jako jedzącą mięso oskarżyć, jako grzeszniczkę przedstawić. A Bóg powiedział, proszę jeść mięso, no bo wiadomo, że już tej roślinności nie jest tak dużo, jak było wcześniej, kiedy była otoczka pary wodnej, takiej aureoli dookoła ziemi, która zapewniała wysoką temperaturę i wilgoć, a tego już nie było, także nie było tej roślinności. I człowiek był zmuszony, zło konieczne, jeść mięso. Ale się tego nie bierze pod uwagę, bo nie wierzą w Boga, że Bóg chce dobrze dla ludzi. Także proszę Państwa, gdy nasze radio, Tok FM Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra, nasze radio nadaje rzeczy bardzo oryginalne. I nie weszła w życie. Szefowa rządu skomentowała zaplanowane na jutro posiedzenie komisji. Ta zbiera się ponownie, aby zająć się kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i przedyskutować ewentualne dalsze działania w ramach tzw. procedury ochrony praworządności. Komisja Europejska powinna zacząć zastanawiać się również nad tym najważniejszym problemem europejskim, czyli terroryzmem. I zacząć politycy europejscy i również ważni urzędnicy europejscy zastanawiać się nad skutecznymi rozwiązaniami. Natomiast nie zajmować się sprawami, które ani nie powinny być przedmiotem posiedzeń Komisji Europejskiej, ani przede wszystkim nie są zakończone. 1 czerwca Komisja Europejska przyjęła opinię podsumowującą kilkumiesięczny dialog prowadzony z polskim rządem w tej sprawie. Wskazała, że rozwiązania wymaga kilka problemów, w tym m.in. spór dotyczący składu Trybunału czy publikacji jego wyroków. Pod koniec czerwca Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na jej opinię w sprawie praworządności, opisując prowadzone w tej sprawie prace legislacyjne. W ubiegły piątek Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale, a wcześniej odrzucił wszystkie 44 poprawki złożone przez opozycję. Ustawa trafiła do prezydenta. Dopiero na początku sierpnia prokuratura rejonowa w Lublinie wystąpi do biegłych o opinię w sprawie niegospodarności w stadninie koni w Janowie Podlaskim. Śledztwo trwa już od marca, ale prokuratura szukała odpowiednich biegłych i zbierała dokumentację, mówi prokurator Piotr Komotaitis. Prowadziliśmy intensywne czynności procesowe, które koncentrowały się w głównej mierze na gromadzeniu materiału źródłowego w postaci dokumentacji księgowej, różnego rodzaju innych dowodów pozaosobowych, a również dowodów osobowych w postaci przesłuchań świadków. Prokuratura oprócz niegospodarności bada też drugi wątek związany ze śmiercią trzech klaczy w stadninie w Janowie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro interweniuje w sprawie pracownika drukarni, który odmówił wydrukowania ulotek Fundacji LGBT. Chodzi o sprawę mężczyzny, który według Sądu Rejonowego w Łodzi popełnił wykroczenie, bo bez uzasadnionej przyczyny odmówił świadczenia usługi. Dostał za to karę grzywny w wysokości 200 zł. Teraz głos zabrał minister sprawiedliwości. W oświadczeniu resortu czytamy, że taki wyrok to niebezpieczny precedens i że łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści. Minister Ziobro zapowiada też ponowne rozpatrzenie wniosku o ukaranie i powołuje się na zasadę wolności sumienia i zdrowego rozsądku. No tak, Obama, zdrowy rozsądek. Jak jest ciemnota średniowieczna jeszcze, to gdzie tutaj masz zdrowy rozsądek? Stary, stara Polska, stara wiara, tylko stary papież, stara euro, stara Europa, stara Warszawa. Jednopłciowych i podkreślił, że nie akceptują ich także amerykańscy republikanie. Słuchasz informacji TOK FM. Holendrzy są najwyższymi mężczyznami na świecie, a Łotyszki najwyższymi kobietami. Wynika z badania, którego rezultaty opublikowano w naukowym czasopiśmie internetowym eLife. Holendrzy mają średnio 183 cm wzrostu, a Łotyszki 170. Z kolei najniżsi mężczyźni na
ziemi mieszkają w Timorze Wschodnim w Azji, mają średnio 160 cm, a kobiety w Gwatemali. Tamtejsze panie rzadko przekraczają 1,5 metra wzrostu. Na drugim miejscu za Holendrami wśród najwyższych mężczyzn znaleźli się Belgowie, za nimi Estończycy, Łotysze i Duńczycy. Z kolei Holenderki są drugimi najwyższymi na świecie kobietami. Zaraz po nich są Estonki, Czeszki i Serbki. Mężczyźni z Polski są w tej klasyfikacji na 34. miejscu, a Polki na 33. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 22:00. Zapraszamy. Pogoda. Do końca dnia w całym kraju ciepło i burzowo, nawałnice i burze z gradem prognozowane są zwłaszcza dla południowej Polski. Bez deszczu dziś tylko na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Stworzyła osoba, która kiedyś ze mną pracowała i powiedziała mi właśnie, że ona tak widzi. To są całkiem okulary przeciwsłoneczne, ale bardzo mocno w środku zamazane. Zaczyna, ale taka już zaawansowana. Czasami na przykład ktoś na przykład mnie posądza, sąsiedzi, że ja kogoś nie poznaję, nie? Ale ja go po prostu nie widzę, nie? Ja go dopiero widzę, jak go minę, nie? Mówię, a znowu już przeszedł obok pana. Zbrodnienie plamki żółtej. Czyli nie będę widzieć. Takie zaci dopiekowe są na Warszawę. Tak, nie widzę środka. Bo Warszawa jest jedną wielką żebraczynicą, która... No, ma 3 miliony tego wszystkiego. Żebrzał pod kościołem, żebrzał u stóp Unii Europejskiej, no i ta von Lipski, to też okazji żadnej nie przepuści. Przecież ona mnie do tego stomatologa dzisiaj zapisała, ale co ona tam wyprawia, to głowa mała. I się wszystko należy, bo ona ma 10 legitymacji niepełnosprawnych, że aż tutaj do mnie przychodzi z biura antykorupcyjnego, do tej von Lipskiej. I to jest typowa warszawianka z Alceson. Pusta świnia. Tutaj kurczaczek mówi, słuchaj, nie lubię jej. Ja mówię, słuchaj, no a czy ona się w ogóle da lubić? A Janek Witek ją lubił, też mówi. Ja widzę światło. Tak, mam poczucie światła. Aby zrozumieć. Kończ, dziaduwo, trzeba zapowiedzieć. Nie ma tak jak...